Serdecznie witam wszystkich, zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Kolejne nasze spotkanie będzie oczywiście kontynuacją tematu cnót, z tym, że od dzisiaj będziemy już poruszać to zagadnienie w sposób nieco bardziej szczegółowy. Tym samym będziemy korzystać z tej części sumy teologicznej, części drugiej, która poświęcona jest zagadnieniom etycznym właśnie w tym szczegółowym wymiarze. I też nie jest tutaj nic dziwnego w tym, że będziemy postępować w naszych rozważaniach za przykładem świętego Tomasza z Akwinu, również jeśli chodzi o kolejność tego rozpatrywanego, analizowanego materiału. Święty Tomasz rozpoczyna zagadnienie pierwsze właśnie tej części sumy od tematu związanego z cnotą wiary. O wierze, która jest oczywiście cnotą, tak zwaną cnotą teologalną, razem z nadzieją i miłością, ale najpierw musimy powiedzieć nieco więcej o tym, czym w ogóle jest wiara, w takim szerokim sensie, w sensie, w którym często zresztą używamy, albo w którym powinniśmy używać, mówić o wierze, a często tego nie robimy, bo do końca właściwie już nie wiemy, czym w ogóle jest wiara. Bo moi drodzy, najczęściej kwestia wiary dzisiaj jest rozpatrywana w pewnego rodzaju dychotomii wiara-rozum, czy wiara, w sensie religia-nauka. I tutaj oczywiście jako katolicy też powinniśmy mieć odpowiednie wykształcenie, być odpowiednio uświadomieni co do pewnych skrajności, pewnych niebezpiecznych, błędnych tendencji, które zresztą są bardzo popularne, bo z jednej strony właśnie w kwestii tej relacji pomiędzy wiarą a właśnie powiedzmy nauką mamy do czynienia albo ze skrajnością, która będzie tak zwany fideizm, która będzie stawiała przede wszystkim akcent na wierze i nie będzie doceniała ludzkiego umysłu, nie będzie doceniała możliwości ludzkiego umysłu dojścia do prawdy, bo oczywiście po grzechu pierworodnym został umysł nasz osłabiony. Wszyscy jesteśmy niestety ofiarami tego osłabienia, ale jednak ta zdolność istnieje w nas. I tutaj oczywiście fideizm jest rzeczą niejako typową dla protestantów, ale można powiedzieć, że widać pewne takie skłonności do fideizmu, pewne tendencje do fideizmu również wśród katolików, właśnie katolików tradycji, takie tendencje są widoczne. Z drugiej strony mamy cały czas żywe dziedzictwo oświecenia i racjonalizm, taki bardzo płytki racjonalizm, który nie tyle faktycznie docenia rozum, tylko stawia go na piedestale, zapominając o tym, że faktycznie między rozumem, między ludzkimi zdolnościami do poznania prawdy i tym, co człowiek może faktycznie poznać i co poznał, a pomiędzy tym, co Bóg objawił, jednak relacja powinna zachodzić nieco inna, dlatego że powinniśmy właśnie objawieniu i wierze temu, co możemy poznać za pomocą wiary, temu, co zostało objawione, powinniśmy przyznawać pierwszeństwo. Pewnym tak zwanym semiracjonalizmem jest stawianie tutaj znaku równości między naszym umysłem i między właśnie objawieniem, tym, co zostało objawione, tymi prawdami, które po prostu zostały nam przez Boga ukazane. Bo moi drodzy, faktycznie święty Tomasz, już tak by trochę na marginesie tych rozważań dotyczących cnoty, faktycznie był razem ze swoim mistrzem, czyli świętym Albertem Wielkim, byli prekursorami właściwego rozróżnienia pomiędzy filozofią i pomiędzy teologią, pomiędzy tymi prawdami, które mogą być i są faktycznie poznawane na drodze naturalnej dzięki refleksji rozumowej, a tymi prawdami, które zostały po prostu objawione. Ze względu na właściwie nurt platoński filozofii, który był wcześniej dominujący, u ojców Kościoła nie ma takiego ścisłego rozróżnienia. Jest pewne pomieszanie pomiędzy filozofią i teologią wobec tego. I tak też faktycznie, kiedy wykształceni ludzie, filozofowie w
starożytności przyjmowali chrześcijaństwo, to mieli pewną taką naturalną tendencję, żeby traktować chrześcijaństwo jako pewien system filozoficzny, jako pewną filozofię, taką filozofię oczywiście prawdziwą, filozofię wyższą. Oni raczej nie popadali w racjonalizm w tym oświeceniowym rozumieniu. Natomiast też złą rzeczą jest nierozróżnianie pomiędzy jednym i drugim. Ale też drugim błędem jest tutaj pomieszanie jest tym błędem, ale także i właśnie rozdzielanie. Rozdzielanie, bo co innego jest rozróżniać, co innego jest rozdzielać. Tak jak mamy rozróżniać pomiędzy duszą i ciałem, to jednak rozróżnianie jest zupełnie czymś innym niż właśnie rozdzielanie, bo rozdzielanie, rozdział między duszą i ciałem oznacza oczywiście uśmiercanie kogoś. Jest to zupełnie oczywista sprawa, że nie należy tych dwóch spraw ze sobą mieszać. Tak samo kwestia na przykład chociażby władzy państwowej, władzy religijnej powinny być rozróżnione, ale rozdział pomiędzy nimi jest czymś zupełnie innym i zasadniczo prowadzi do jakiejś katastrofy, jeśli mówimy oczywiście o religii prawdziwej. A więc jeśli chodzi o to, dlaczego nie powinniśmy rozdzielać, dlaczego powinniśmy rozróżniać, no jest to sprawą dość oczywistą, że powinniśmy rozróżniać, ponieważ po prostu prawda jest wieloaspektowa, ponieważ rzeczywistość jest właśnie taka, że powinniśmy mówić niejako jako o czymś różnym, to znaczy o tym, co możemy poznać i o samym poznaniu na drodze takiej naturalnej i o tym poznaniu, które jest nam dostępne dzięki Bożemu objawieniu. To jest akurat jakoś poniekąd oczywiste. Ale dlaczego nie powinniśmy właśnie rozdzielać? Dlaczego nie powinniśmy czynić jakiegoś rozdźwięku pomiędzy jednym i drugim? Otóż okazuje się, moi drodzy, że jakby jest pewna obopólna korzyść z tego właśnie pewnej relacji takiej istniejącej pomiędzy tym wszystkim, co znamy dzięki naszemu wysiłkowi naturalnemu, intelektualnemu, a tym, co znamy z objawienia. Bo okazuje się, że nie tylko filozofia przydaje się teologii i ogólnie ta myśl ludzka, naturalna przydaje się, wręcz jest niezbędna do tego, żeby objawienie faktycznie jakoś po prostu coraz dokładniej, coraz lepiej pojmować, jest potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, w co wierzymy, żeby nasza wiara była faktycznie rozumna. Filozofia jest właśnie w tym rozumieniu tą służebnicą jest właśnie tym narzędziem teologii i służy do tego, żeby wydobywać jakby coraz głębiej, coraz jakby bardziej precyzyjny sposób te treści, które zostały objawione. Ale ta relacja jest jeszcze właśnie obustronna, ta korzyść jest obustronna, dlatego że okazuje się, że również i intelekt naturalny, nasze zdolności poznawcze i to, co możemy dzięki nim poznać, to wszystko staje się ubogacone dzięki objawieniu. A dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo te prawdy objawione, nawet jeżeli, bo tutaj właściwie można powiedzieć, że należy w nich wydzielić, w tych prawdach objawionych, dwa takie zbiory. Są prawdy, które to też Tomasz oczywiście robi, są prawdy, które gdyby nie zostały nam objawione, nigdy nie mogły być poznane. Wszystkie te właściwie uroczystości, które liturgiczne, które niedawno żeśmy obchodzili, świętowali, związane z wcieleniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, właśnie przywołują na myśl tą jedną wielką, wspaniałą tajemnicę wcielenia, która zresztą jest zawisłą od tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. I dwie te tajemnice stanowią jakby rdzeń tych prawd, które gdyby nie zostały objawione, pozostawałyby dla nas zupełnie nieznane. Co więcej, święty Tomasz twierdzi, że byłyby nieznane nawet dla umysłów anielskich, gdyby nie były też jakoś aniołom ukazane. Wobec tego są to prawdy, które po prostu są poza zasięgiem ludzkiego intelektu. Ale i nie tylko ludzkiego. Ale są też i takie prawdy faktycznie objawione, które co prawda mieszczą się w zasięgu ludzkiego intelektu i czasami były przez niektórych filozofów starożytnych nie tylko poznawane drogą naturalnego poznania, jak na przykład kwestia nieśmiertelności ludzkiej duszy albo kwestia istnienia Boga. Przede wszystkim istnienie Boga, to, że Bóg jest jeden, to, że Bóg jest dobry, to wszystko są sprawy, które może człowiek nawet po grzechu pierworodnym poznać. Ale z drugiej strony święty Tomasz zauważa, że nie jest to takie wcale proste,
że tylko nieliczni, tylko po długim czasie i jeszcze niestety z pewnymi błędami są w stanie te prawdy poznać. I dlatego Pan Bóg zechciał nam te prawdy jednak przybliżyć, zechciał je objawić. I też jest ciekawą rzeczą, że mieszczą się też w objawieniu takie prawdy, które jakby teoretycznie mogłyby być poznane, które właściwie są cały czas w zasięgu ludzkiej myśli. Nie są tak jak wcielenie czy Trójca Święta poza tym zasięgiem, ale w praktyce dla starożytnych nie były poznane. To jest na przykład sprawa stworzenia z niczego, creatio ex nihilo, czyli prawda, która mówi o tym, że Pan Bóg faktycznie stworzył świat jakby nie posługując się żadnym jakimś substratem. Także faktycznie jest świat całkowicie zależny tylko i wyłącznie od Boga. Bóg jest jakby jedynym początkiem całej rzeczywistości. I to właściwie nie było przez żadnego z filozofów jakoś specjalnie wyrażone w sposób taki jasny, precyzyjny. Właściwie rzecz biorąc, dopiero objawienie stanowiło pewien impuls do tego, żeby na drodze rozumowej uzasadnić stworzenie z niczego. To zresztą dopiero u świętego Tomasza w całej pełni się pojawiło, czyli 1300 lat, właściwie tak, prawie 1300 po właśnie tym sfinalizowaniu objawienia dopiero pojawiła się taka myśl, która na poziomie czystego jakby intelektu ludzkiego, ale właśnie inspirowanego objawieniem, uzasadniła prawdę pewną, bardzo istotną prawdę o stworzeniu świata przez Boga. A więc widzimy, że rozum ludzki jest faktycznie wzbogacany przez prawdy objawione właśnie zarówno w tym obszarze, w którym po prostu ten umysł już nie może niczego poznać, więc no wtedy jakby po prostu już jakby człowiek jest wzbogacany, a samo bezpośrednio już to poznanie nie, ale człowiek jest wzbogacany, więc powinniśmy na piedestale stawiać Boże objawienia i te wszystkie prawdy, które tą drogą do nas przychodzą, ale i nawet w tym obszarze, w którym nasz umysł może nam służyć jako pewna latarnia, jako pewne źródło światła potrzebnego do tego, żeby tutaj na świecie widzieć te prawdy intelektualne, też Boże objawienie daje nam bardzo wiele, wzbogaca nasze poznanie, powoduje, że pewniej widzimy takie prawdy, jak no właśnie chociażby to stworzenie, istnienie duszy ludzkiej nieśmiertelnej, czy istnienie Boga, ale także daje nam pewną inspirację do tego, żeby pewne prawdy faktycznie jakoś no, do nich dochodzić, które chociaż teoretycznie są w zasięgu poznania ludzkiego, to jednak w praktyce do nich nikt właściwie nie doszedł. Więc widać, że z jednej strony jest pewna harmonia potrzebna, z drugiej strony, że faktycznie objawienie jest czymś wyższym. I najczęściej się jakby na tym poprzestaje, mówiąc o pewnej właśnie tej zasadniczej relacji pomiędzy tym, co wiemy i tym, co wierzymy. Ale tutaj właściwie cały czas używamy określenia wiary właśnie jako czegoś nadprzyrodzonego, właśnie jako czegoś, dzięki czemu poznajemy naszym umysłem, możemy przylgnąć naszym umysłem do prawdy, którą Pan Bóg zechciał nam objawić. Ale moi drodzy, przecież wiara jest właśnie czymś szerszym. W sensie takim szerokim, w sensie takim, takiej wiary ludzkiej, która absolutnie żadną cnotą nie jest, w takim sensie mówimy o wierze jako o pewnym sposobie poznawania prawdy, ale takim, który nie opiera się na oczywistości, który nie opiera się na dowodzie, na oczywistości, na jakimś bezpośrednim zetknięciu się z przedmiotem poznawanym, ale opiera się na autorytecie. I w tym sensie jak najbardziej też mówimy o wierze, tylko właśnie nie jest to wiara będąca cnotą, ale o tej wierze też powinniśmy wiedzieć, że jest takie coś, że jest to faktycznie pewien sposób poznawania prawdy, a to dlatego, że jest to sposób niezwykle rozpowszechniony, że my tak naprawdę mnóstwo faktów wierzymy, chociaż wydaje nam się, że je znamy, że wiemy o nich, a tak naprawdę w nie wierzymy. Bo zarówno w wymiarze naukowym, jak i ludzkim, bo tu najczęściej się mówi o takich dwóch aspektach tej wiary, w sensie tej naturalnej wiary, nie będącej cnotą, faktycznie bardzo dużo wierzymy. Jeśli chodzi o sprawy naukowe, rzeczą oczywistą jest, że trudno tutaj mówić o wiedzy w sensie ścisłym, kiedy posługujemy się autorytetem autorów, którzy czy to przedstawiają nam w książkach, czy
w jakiś inny sposób przedstawiają nam swoje racje i my właściwie te racje przyjmujemy właśnie na wiarę. Jeśli nie jesteśmy też w stanie zrozumieć na przykład jakiegoś dowodu matematycznego, który jest przedstawiony w podręczniku z matematyki, są to na poziomie akademickim często rzeczy bardzo trudne, to też właściwie powinniśmy mówić o wierze, a nie o wiedzy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami zgłębić dowodu, który jest nam przedstawiony, nie widzimy, w jaki sposób wynika z przesłanek wniosek, to tak naprawdę my wierzymy, a nie wiemy. Tak naprawdę wiara naukowa, jakby na tym naukowym poziomie, jest czymś zupełnie jakby powszechnym i tak naprawdę szkoła jakby z konieczności właśnie raczej jakby nie tyle właśnie daje nam wiedzę, więcej daje nam właśnie tej treści do uwierzenia. Ale to również następuje na poziomie takim czysto ludzkim. Dlatego, że nasze relacje z ludźmi przecież opierają się na pewnym zaufaniu do nich, ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego wszystkiego, co ludzie nam mówią, albo też, nawet jeżeli jesteśmy w stanie, to byłoby to zupełnie niepraktyczne, gdybyśmy próbowali to wszystko sprawdzić. I tak właśnie wierzymy w to wszystko, co, tak jak to święty Tomasz gdzieś napisał, że wierzymy w to, co nam mama mówi o naszym, to jest naszym ojcem. To też właściwie wierzymy. Więc wierzymy w bardzo wiele rzeczy. Tak naprawdę wydaje nam się, że to wiemy, a my tylko wierzymy. I mówię to po to, żebyśmy też zrozumieli, jak bardzo dziwną jest ta mentalność współczesnego człowieka, właśnie wyrosła na oświeceniu, która stawia na piedestale rozum ludzki, w ten sposób oczywiście prowadząc do jakiegoś umniejszenia wiary w tym nadprzyrodzonym sensie i religii objawionej, w pierwszej kolejności chodzi właśnie o to, o pognębienie tego, co Boże i nadprzyrodzone, ale jakby z drugiej strony czyniąc tak, jakby też zupełnie pomija się właśnie powszechność i wagę wiary w tym ludzkim sensie, która jest właściwie czymś bardzo rozpowszechnionym i dzisiejszy współczesny człowiek jest w dużo większym stopniu jeszcze zależny od wiary tej ludzkiej niż człowiek dawniejszy, który może właśnie wiedział dużo mniej, ale z drugiej strony jednak jakby procentowo wiedział więcej, bo nie był skazany na wierzenie autorytetom, bo mógł wiele rzeczy jednak sprawdzić. Mógł wiele rzeczy sprawdzić, mógł dokonać pewnych prostych eksperymentów, mógł gdzieś pojechać i coś zobaczyć. Dzisiejszy człowiek posiada bardzo dużo faktów w swojej głowie, które uważa za wiedzę, ale tak naprawdę jest to wiara właśnie na tym poziomie ludzkim, ponieważ wierzy różnym autorytetom, chociażby no właśnie książkom, chociażby jakimś filmom, które przecież też mogą być jakoś oszukane, zmanipulowane, ale jednak wierzymy, ponieważ też na tym opiera się ludzka cywilizacja, na pewnym zaufaniu. Ale dlaczego nie jest cnotą właśnie taka wiara? Czym różni się taka naturalna wiara od wiary nadprzyrodzonej? Oczywiście różni się przede wszystkim tym, że ma zupełnie inne źródło, że wiara jako cnota ma charakter nadprzyrodzony, że tutaj inaczej niż w przypadku cnót, o których żeśmy w dużej mierze mówili wcześniej, czyli tych cnót obyczajowych, cnót moralnych, które miały zarówno swój element taki naturalny, wytwarzany przez powtarzanie czynności, ale miały też ten element nadprzyrodzony, który jest wytwarzany bezpośrednio przez Boga, a my dajemy tylko pewną dyspozycję do tego, aby Pan Bóg mógł w nas tą cnotę stworzyć. Otóż w tym przypadku wiara jako cnota nadprzyrodzona jest po prostu tylko właśnie taka pojedyncza, to znaczy tylko przez Boga wytwarzana. Nie możemy tutaj tej wiary przez powtarzanie naszych czynności wytwarzać. Dlatego o tych cnotach mówimy, że są one teologalne, czyli jakby mające związek z Bogiem. Zresztą właściwie są trzy takie powody, dla których te trzy cnoty, wiara, nadzieja, miłość, nazywamy cnotami boskimi albo cnotami teologalnymi. Oczywiście dlatego właśnie, że tylko i wyłącznie Bóg może w nas je tworzyć, ale także dlatego, że gdyby nie Boże objawienie, to nawet nie wiedzielibyśmy, że takie cnoty istnieją. One się pojawiły w myśli pewnych filozofów, ale właściwie pod wpływem objawienia. A tak bezpośrednio to właśnie święty Paweł, apostoł, jest na poziomie katolickiej teologii tym, który można powiedzieć wprowadził pojęcie wiary, nadziei, miłości jako pewnych cnót. W ten sposób ubogacił refleksję dotyczącą cnót. A więc też pochodzą one z objawienia i w ten sposób mają taki boski charakter. A po trzecie, mają boski charakter dlatego, że nas wiążą bezpośrednio z Bogiem. A w jaki sposób nas wiążą z Bogiem? Otóż w taki, że wiara przede wszystkim powoduje, że nasz
Bóg jako prawda, jako ten, który objawia nam prawdę o sobie, który jest prawdą, że może być obecny w nas, w naszym umyśle. Może być obecny w naszym umyśle, ale jeszcze poza umysłem mamy jeszcze wolę i jest obecny poza naszym umysłem także w naszej woli. Woli jako właśnie na poziomie nadziei, na poziomie miłości. Dzięki cnocie nadziei Bóg jest jakby dobrem naszym, jest traktowany jako nasze dobro, a dzięki cnocie miłości jest traktowany jako dobro największe, dobro nieskończone. Ale żeby cnota nadziei, miłości mogła powstać, najpierw jest potrzebna cnota wiary, dlatego mówimy tutaj o cnocie wiary i dlatego też święty Tomasz nazywa w kwestii czwartej, w artykule bodajże piątym, nazywa wiarę, w artykule siódmym, kwestii czwartej. Tutaj zajmuje się Tomasz takim zagadnieniem, czy wiara zajmuje pierwsze miejsce między cnotami. I ciekawą jest rzeczą, że kiedy mówimy o jakiejś cnocie najczęściej może przychodzi nam na myśl miłość. Święty Paweł o niej pisze w liście do Koryntian, w hymnie o miłości jako tej cnocie takiej najdoskonalszej. I rzeczywiście Tomasz oczywiście tego przecież nie neguje. Wszystkie takie oparte na świętym Tomaszu analizy cnót, całego tego gmachu cnót, miłość czynią zwieńczeniem tego gmachu, jakby sklepieniem i jednocześnie jest to przecież coś więcej nawet niż sklepienie, bo miłość jest faktycznie formą, jest na poziomie tym nadprzyrodzonym taką duszą cnót. I to święty Tomasz też będzie, nawet konkretnie właśnie w tym artykule będzie to wspominał, także tutaj nie ma jakiejś kolizji. Natomiast z drugiej strony pisze święty Tomasz, że właśnie wiara jest takim najbardziej jakby fundamentalnym elementem tego gmachu. Jest prawdziwym fundamentem. Czasem jako fundament nazywa się cnotę pokory i to też jest poniekąd prawda, ponieważ pokora jest tym elementem, który usuwając pychę jakby robi miejsce dla tego gmachu. Można powiedzieć, że pokora jakby wykopuje miejsce. Nie tyle jest jakby samym fundamentem, co wykopuje miejsce na ten fundament. Jakby robi po prostu odpowiedni grunt, który może być potem zabudowany. I bez tej cnoty oczywiście ciężko jest tutaj mówić o jakiejkolwiek konstrukcji. I w tym sensie oczywiście jest czymś bardzo ważnym, ale święty Tomasz zauważa, że jednak jest to jakiś tylko podporządkowany czynnik. Jest to coś ważnego, ale nie najważniejszego. Właśnie wierzę, daje to pierwsze miejsce wśród cnót. Natomiast cnota miłości jest po prostu, można powiedzieć, tak nawet ściśle jest wiarą ożywioną. Jest wiarą, która faktycznie już przynosi owoce, jest wiarą, która jest jakby w pełni cnotą, jest niczym innym jak taką wiarą naprawdę rozwiniętą. Cnota miłości wobec tego jest niczym innym jak takim prawdziwie nadprzyrodzonym rozwojem cnoty wiary. No i jeszcze w międzyczasie jakby cnota nadziei się tutaj pojawia. To jest dość wszystko złożone, nie zdołamy dzisiaj wszystkich cnót teologalnych omówić, ale jeśli chodzi o cnotę nadziei, to tutaj odsyłam do ostatnich rekolekcji, które miały miejsce w Radości, rekolekcji adwentowych prowadzonych przez księdza Łukasza Szydłowskiego, który przedstawił w kilku konferencjach istotę i jakby wszystkie te sprawy związane właściwie również i grzechy przeciwko cnocie, właśnie cnocie nadziei. Także nauka o cnocie nadziei została tam tak dokładnie przedstawiona, że nie będziemy tutaj się powtarzać, natomiast ważne jest, byśmy zrozumieli te podstawy, to czym cnota właśnie wiary jest. Bo wiemy do tej pory, że jest wiara naturalna. Wiara naturalna, która oczywiście cnotą być nie może, bo cnota jakby z definicji jest czymś dobrym, czymś doskonałym, czymś prowadzącym do dobra. A przecież wiara w jakiś ludzki autorytet niekoniecznie jest czymś takim, bo przecież te autorytety są omylne. Bo człowiek może sam się mylić i może nas też w błąd wprowadzać. Ale to nie zachodzi, jeśli mówimy o Bogu. Bóg nie może się przecież mylić. Nie może też wprowadzać kogokolwiek w błąd. I dlatego jest istotna różnica pomiędzy wiarą naturalną i tą wiarą nadprzyrodzoną. A więc ona wiąże nas z Bogiem, który jest właśnie tą pierwszą prawdą objawiającą, który nie może się ani mylić, ani też i nas w błąd wprowadzać. I co więcej, jakby treść
tej objawionej prawdy jest dla nas czymś najbardziej istotnym, zasadniczym, ponieważ daje nam zdolność, oczywiście jakby w samym tylko zalążku, potem jeszcze musi być ta zdolność właśnie z intelektu, głównie przeniesiona także i na wolę, ale daje nam już jakiś właśnie jakiś związek z Bogiem. Przede wszystkim cnota wiary daje ten związek poprzez intelekt, bo cnota wiary polega na tym, że nasz intelekt faktycznie posiada pewną prawdę, która pozwala nam do tego, aby kiedyś osiągnąć niebo. Jest to konieczne do tego, żeby się zbawić, ponieważ Pan Bóg wykorzystuje po prostu naszą naturę, czy udoskonala ją na poziomie łaski i doprowadza do zbawienia, wykorzystując to naszą naturę, to co stworzył. Ponieważ stworzył istotę rozumną i wolną, to do działania wolnego jednak potrzebne jest też poznanie. I dlatego wiara, będąca właśnie tą znajomością prawdy, jest czymś fundamentalnym, czymś istotnym. Bez tego nie ma cnoty nadziei, bez tego nie ma cnoty miłości, jeśli nie ma cnoty wiary. Ale ciekawą jest rzeczą, że chociaż wiara bezpośrednio w intelekcie istnieje, to jednak w jakiejś mierze też i w woli. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, wiara jako taka to jest przyjęcie pewnej prawdy, ale dzięki właśnie oparciu na jakimś autorytecie, ale ten autorytet jakby nie jest sam w siebie na tyle, nigdy tak nie jest, żeby on jakby sam automatycznie powodował konieczność jakby przyjęcia, tak jak w przypadku wiedzy, przyjęcia czegoś za prawdę. I dlatego tutaj ten akt woli zawsze występuje. Dlatego też wiara w swojej doskonałości jest jakby, może wzrastać w trzech różnych aspektach. Dlatego, że nie tylko nasz intelekt może coraz bardziej być przekonanym co do prawdziwości, prawdy przez Boga objawionej, ale także i nasza wola może być coraz bardziej gorliwa w wierzeniu. Może coraz mocniej skłaniać umysł do tego, abyśmy przyjmowali prawdę przez Boga objawioną. No i jeszcze ten trzeci aspekt, mianowicie bardzo istotny. Mianowicie chodzi o to, aby żeby tą prawdę, którą Pan Bóg objawił, żeby nasz umysł potrafił coraz jakby ściślej, coraz precyzyjniej po prostu określić, coraz lepiej nazwać i coraz głębiej wniknąć w tą treść. Bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby być katolikiem, to znaczy, żeby nie wyznawać jakiejś herezji, żeby nie jakichś błędów, jakichś wypaczeń wiary nie tworzyć, żeby nie wątpić dobrowolnie w jakieś prawdy wiary, ale chodzi także o to, żeby coraz głębiej te prawdy poznawać, żeby one mogły coraz mocniej wpływać na nasze życie. I tutaj leży jakby istota tego zagadnienia właśnie praktycznego, związanego z naszymi spotkaniami, bo my przecież tutaj jesteśmy po to, żeby odnieść pewną korzyść praktyczną, aby móc i sobie pomóc i pomóc też, przede wszystkim pomóc dzieciom, młodzieży właśnie w tym wzrastaniu w cnotach. W jaki więc sposób cnota wiary może i powinna wzrastać w wierzącym? No właśnie, chociażby sprawa tego coraz dokładniejszego poznawania prawd wiary, oczywiście zupełnie inna taka znajomość, inna jest wymagana od kapłana, inna jest wymagana od człowieka, który sam ma dzieci i też jest zobowiązany do tego, żeby uczyć je katechizmu, inna jest wymagana od człowieka, który dopiero uczy się właśnie katechizmu, tak? Dopiero jest na etapie dorastania, ale istotną jest rzeczą tutaj, abyśmy pamiętali o pewnych nadprzyrodzonych środkach, które dane zostały nam przez Boga, aby nasza wiara wzrastała, bo to nie jest tylko kwestia czegoś takiego bardzo, powiedzmy, mechanicznego czy materialnego, jak studiowanie katechizmu, jak poznawanie prawd wiary zawartych na kartach Pisma Świętego czy różnych książek religijnych i duchowych. Chodzi tutaj o dary Ducha Świętego, dwa dary Ducha Świętego, które bezpośrednio i tak w taki zasadniczy sposób udoskonalają cnotę wiary, a mianowicie są to dary, po pierwsze dar rozumu albo dar pojętności,
który jest zresztą właściwie trochę tak dziwnie przetłumaczony, bo jest dokładnie po łacinie to samo określenie, które używane jest na określenie cnoty, właśnie tej cnoty, powiedzmy, inteligencji, tej pojętności, czyli jakby tej cnoty, która daje nam intuicję pierwszych zasad, która czyni właśnie nas ludźmi inteligentnymi. Pamiętamy, że trzy cnoty spekulatywnego intelektu u Arystotelesa i również u świętego Tomasza to były odpowiednio mądrość, właśnie ta inteligencja, czyli intuicja pierwszych zasad oraz wiedza. W tej kolejności jakby one są jakby hierarchicznie umieszczone, to znaczy mądrość jest tą najdoskonalszą, potem jest intuicja pierwszych zasad i na końcu jest wiedza. Otóż intuicja pierwszych zasad, owa inteligencja na poziomie naturalnym jest tym, dzięki czemu możemy szybko zorientować się w danej sytuacji, możemy szybko poznać istotę rzeczy, możemy połączyć pewne fakty, to jest właśnie inteligencja. I na poziomie właśnie cnoty wiary, na poziomie nadprzyrodzonym też jest taka inteligencja. To jest właśnie ten dar rozumu albo dar pojętności, który jako dar Ducha Świętego działa oczywiście inaczej niż cnoty, dlatego że dary Ducha Świętego są to oczywiście porównywane bardzo słusznie, bardzo prosty obraz, a jednocześnie bardzo, bardzo dobry, na swój sposób bardzo ścisły, mianowicie są porównywane do owych żagli, które nie tyle działają naszą mocą, tak jak wiosła, które poruszane są mocą żeglarzy, tak żeby poruszały z kolei cały statek, ale to zależy od pracy włożonej w poruszanie żagli. Tak jest z cnotami, cnotą wiary. Dokonujemy pewnych aktów wiary i w ten sposób ta wiara może w nas wzrastać. No też znowu nie bezpośrednio, ale Pan Bóg wtedy może w nas tą cnotę powiększać, ponieważ my dajemy pewną dyspozycję do owego wzrostu. Natomiast dary Ducha Świętego działają w ten sposób, że po prostu jakby rozpościeramy żagle, czyli jesteśmy otwarci na natchnienia Ducha Świętego i te natchnienia są nam dawane. Otóż dar, konkretnie dar pojętności czy rozumu jest właśnie taką inteligencją, jest taką zdolnością do wnikania, ale w co? Otóż do wnikania właśnie w te zasady wiary, wnikania w dogmaty, w prawdy wiary, które są bardzo wzniosłe, są bardzo wysokie w stosunku do naszych naturalnych zdolności pojmowania prawdy, rzeczywistości, są one przecież czymś nieskończenie wyższym. W jaki sposób pojąć to, że Bóg jest jednocześnie całkowicie nieskończenie sprawiedliwy i jednocześnie jest miłosierny? W jaki sposób pojąć coś, co wydaje się być, no właśnie jakoś, przynajmniej że nie, jeśli niesprzeczne, to bardzo trudne, niezrozumiałe? W jaki sposób pojąć chociażby właśnie to, że Bóg jest jeden, a jednocześnie jest Trójcą? To są przykłady prawd, które przecież my wszyscy musimy wierzyć, a które są jednak wielką tajemnicą. Ten dar pojętności dawany jest nam właśnie po to, aby nasza wiara była bardziej przenikliwa. I ona ma nie tylko czysto spekulatywne, teoretyczne działanie, bo święty Tomasz przekonuje, że ma również właśnie praktyczny wymiar, że również wpływa na nasze wybory życiowe, że również wpływa na to, w jaki sposób żyjemy, że to wszystko wpływa na nasze życie chrześcijańskie i tym samym na nasze życie, nawet to i naturalne przecież. To jest dar pojętności, ale jest jeszcze i drugi dar bardzo mocno związany z cnotą wiary, mianowicie dar wiedzy. Dar wiedzy, który daje pewną zdolność do sądzenia by tych spraw wiary, ale z perspektywy jakby ludzkiej. To znaczy z jednej strony daje on nam pewną zdolność, żeby wiedzieć, w co należy wierzyć, a w co nie trzeba wierzyć, a to jest przecież fundamentalne, a z drugiej strony w wymiarze praktycznym daje on nam pewną zdolność do tego, żeby wiedzieć, że rzeczy doczesne, rzeczy tego świata, rzeczy materialne, czy po prostu rzeczy stworzone, że one w żaden sposób nie dochodzą do doskonałości samego Boga. Że one są czymś, w czym nie możemy szczęścia swojego znaleźć. Dar wiedzy jest wobec tego faktycznie czymś niezwykle praktycznym. Ma faktycznie bardzo istotne znaczenie dla jakości naszego życia. I te dwa dary powiększają rzeczywiście moc naszej cnoty wiary, ale pod warunkiem, no te dary są tylko wtedy w nas, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Zresztą ciekawą jest rzeczą, że święty Tomasz twierdzi, że
tylko wiara właśnie tak zwana ożywiona, czyli wiara, która występuje wraz z cnotą miłości, a tym samym również i cnotą nadziei, bo cnota miłości bazuje na cnocie nadziei. A więc tylko wtedy, kiedy wiara występuje razem z nadzieją i miłością, czyli wtedy, kiedy żyje człowiek w stanie łaski uświęcającej, wiarę możemy nazywać cnotą, w sensie takim ścisłym. Tylko wtedy ona jest faktycznie cnotą. Wiara, kiedy jest tak zwana nieożywiona, czyli wtedy, kiedy człowiek zostaje po prostu pozbawiony wskutek własnego grzechu łaski uświęcającej, tym samym zostaje pozbawiony cnoty miłości. I jeśli, nie daj Boże, jeszcze właśnie zostanie tutaj jakiś popełniony grzech przeciwko bezpośrednio cnocie wiary, wtedy już nawet tej cnoty wiary nie posiada. Ale jeżeli grzech śmiertelny jest po prostu przeciwko bezpośrednio cnocie miłości, ale nie jest przeciwko cnocie wiary, to bardzo łatwo można sobie taki grzech wyobrazić. Wtedy rzeczywiście cnota wiary zostaje, ale jest to właśnie taka wiara nieożywiona. W sensie ścisłym nawet święty Tomasz nie nazywa jej cnotą, ale jest jednak czymś bardzo ważnym. Nawet ta cnota wiary nieożywiona jest jakimś wielkim skarbem i w praktyce największym nieszczęściem jest właśnie nieszczęście kogoś, kto nie tylko zgrzeszył przeciwko cnocie miłości, ale również przeciwko cnocie nadziei, cnocie wiary. I wtedy już właściwie nie ma jakby żadnego fundamentu, na którym może jego relacja z Bogiem zostać zbudowana. Człowiek, który cnotę wiary tej nieożywionej, czy takiej niepełnej posiada, jednak może relatywnie łatwo współpracować z łaską uczynkową, która będzie co jakiś czas dawana i w ten sposób wzbudzić sobie żal doskonały, w ten sposób cnota nadziei, cnota miłości też pojawią się, pójdzie do spowiedzi, uzyska rozgrzeszenie i jego życie wewnętrzne będzie mogło być od początku budowane. Ale jednak niezależnie od tego, dopiero wiara ożywiona jest prawdziwą cnotą. Tak uczy święty Tomasz. Zbliżamy się już jakby do końca, więc pora na takie krótkie podsumowanie. Otóż wynika z tego, że wiara jest właściwie niczym innym jak taką zasadniczą treścią naszego życia wewnętrznego, ponieważ cnota miłości, która jest jej zwieńczeniem i która jakby jest ożywieniem i formą całego życia, jest niczym innym jak właśnie ożywieniem samej cnoty wiary i że ostatecznie właśnie tak naprawdę nasze życie wewnętrzne ma być życiem wiary. Wiary, która, zobaczmy, że bardzo harmonijnie jakoś współgra z naszymi naturalnymi zdolnościami intelektualnymi, że tutaj potrzebujemy wielkiej, wielkiej takiej rozwagi w kształtowaniu naszej wiary, w odpowiednim kształtowaniu równowagi, pewnej relacji między tym, co nadprzyrodzone, tym, co naturalne, a w dziedzinie tego, co nadprzyrodzone, istotne jest kształtowanie naszego umysłu, naszej woli. Wiemy już, w jaki sposób cnoty nadprzyrodzone wzrastają, ale właśnie zwróćmy uwagę na rolę darów Ducha Świętego, że nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby znać prawdy wiary zawarte w katechizmie, nie tylko chodzi o to, żeby być wierny tym zasadom, żeby nie wpadać w grzech bluźnierstwa czy niewiary, bo to są te dwa zasadnicze grzechy przeciwko cnocie wiary, o których pisze święty Tomasz, ale chodzi o to, aby nasze dary Ducha Świętego, cnotę wiary faktycznie powiększały, pogłębiały, jakby intensyfikowały, udoskonalały i w ten sposób, żeby ta wiara była coraz bardziej owocna. Krzyżu Święty, nade wszystko.